Hej, cześć, siema wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, który gramy w Total War Arena. Przyjęliście tę grę bardzo fajnie, bardzo ciepło. Od razu widać, że wam się spodobała. Więc cóż, odpowiadam na wasze wyzwanie i będziemy sobie ekspić naszych bohaterów. Słuchajcie, podjąłem decyzję, że w sumie najlepiej będzie wyekspić nam Germanicusa oraz naszego dzielnego Aleksandra. My destiny I raczej waits for no Aleksander one. będzie tą personą, którą będziemy chcieli faktycznie doprowadzać do jakiegoś stopnia wyższego, a Germanicus to będzie przy okazji. Więc co wam jeszcze mogę pokazać? Myślę, że nie wiele więcej, nie? Więc przejdźmy do samej bitwy. Glory Krótko mówiąc, awaits. będziemy sobie tego naszego bohatera ekspić jak najwyżej. Oczywiście. Nie będę raczej tego robił taki, wiecie, na chama w tej chwili, żeby jak najszybciej, jak najwyższy poziom wbić i tak dalej. Nie o to mi chodzi. Raczej będziemy się zabawiać. Myślę, że to słowo jest takie ciekawe, hehe. Być może z innymi youtuberami, jeżeli będą chcieli zagrać. Z wami na pewno będziemy sobie grać. A ja będę po prostu na kanale w serii Zagrajmy w Total War Arena. Tak nagrywam. Rozwijać. Naszą gierkę. Musimy odpisać remixowi, gdyż zapytał się nas, czy nagrywam teraz. No, zobaczymy, co odpowie. Chyba mi nagrywania nie przerwie, bo jak mi przerwie, to wybacz. O, nie wiem, dobra, nie, bądźmy wielkomyślni. Wybaczam. Dobra. I akurat nam się gra załadowało, więc nic nie straciliśmy. Znowu Termopile. Dlatego Termopile jest najwięcej zdecydowanie. Ta ilość map mogłaby być większa. Mi brakuje takiego górskiego terenu, takiego bardzo górskiego terenu, bo Termopile są górskim terenem, ale jakoś tak, wiecie. Chociaż w sumie na taką mapę, no to mógłby być faktycznie problem taki jeden wielki górski teren dać. Ale na przykład. Co takiego na przykład mogłoby być? Taka mapka. Taka ciekawa mapka. Jaka mogłaby być jakaś taka ciekawa mapka? Niech pomyślę. O, a może jakieś miasto większe? Ale takie, że wiecie, cała jedna nasza jedna wielka mapa to jedno wielkie miasto. Rozumiecie? Na przykład jakieś dwa place, gdzieś tam wąskie przejścia, tutaj na przykład rzeką, żeby można było się przedostać, dajmy na to. Albo na łódkach. Ogarniacie? O, to może być ciekawe. Mam nadzieję, że twórcy będą wybiegać tak do przodu. Gramy kawalerią, więc w sumie to jedynkę sobie wezmę. I zakończmy. Dobra. To jest sobie oczywiście. Przybliżmy sobie trójkącik, albo oddalmy. Ja sobie oddalę, tak jest najlepiej. Mamy całą mapę widoczną i myślę, że tak. Ja sobie pojadę tędy. Zeskautujemy tu. Następnie zakręcimy. A potem będziemy patrzeć, co się dzieje. Ewentualnie zrobimy jeszcze tak i pojedziemy tu. O. I. Bum. Do państwa. I tu jest nasz krzyżyk. Najprawdopodobniej będą mieli jakieś. No, już zobaczcie, jeżeli my mamy, oddział inżynierów, bo to nie jest tak, że wiecie, można wynaleźć katapultę czy coś takiego, jasne, że to się buduje, ale ogólnie to uchodzi jako oddział inżynierów. No, 3, 2, 1, startujemy, panowie i panie. Dzień dobry, play safe. Dobra, jesteśmy kawalerią, czas zrobić tą grę. Czekajcie. O, w ten sposób mi się najlepiej gra. Nie wiem, czemu ta kamera jest tak strasznie w dół zwrócona. No, kto by chciał normalny w ten sposób grać? Zobaczcie, no. Ograniczone jak cholera, no. Tutaj już jest lepiej, bo widzimy tak naprawdę wszystko nawet trochę niżej. Dobra. Naszą kawalerię. O, już walą. Już biją. Dobra, zróbmy to troszeczkę w ten sposób. Nie wiem, skąd oni wiedzą, że my już jedziemy. Glory awaits. To jest jedyny taki problem, wiecie? Na razie się schowamy tutaj ze skałą. Ale was już poślemy tutaj dziś bokiem.
A wy na razie macie po prostu stać. Tutaj nie powinno nas nic zobaczyć. I teraz tak. Idą tutaj nasi ludzie. Oni chyba walą na czuja. Nie zmienia to jednak faktu, że jedno jest to dość niebezpieczne. Tu idą czwartotierowe jednostki. Piechoty nasze. Na razie tą kawalerią czekamy, naprawdę. No nie ma sensu zbytnio szarżować. Idziemy w takim razie. Skręcamy. Nie bijemy się na razie. Kawalerią pamiętajcie, żeby w ostateczności walczyć w lasach. Ona jest mało skuteczna wtedy. O, czwartotierowa. Dobrze. Widzę, że są tutaj łucznicy, którzy będą na pewno chętni do współpracy. Zróbmy taką lekką... Ojej, widzę, że ja dostałem od moich tak naprawdę sojuszników obrażenia. Dawaj, ja wam ich podświetlam. Gdzie ci moi inżynierowie są? No opierdzielają się, no. Cały czas w ruchu. O, bardzo ładnie. Oj, jakby to trafiło. No coś tam trafiło, dobra. Na razie skautujemy sobie. Widzę, że ja się muszę wycofać trochę tą kawalerią. Ojej, niedobrze. Tutaj jak na razie sobie dobrze radzi nasze katapulty. Oj, tutaj jakiś taki słabszy strzał. O. To jest cel dla nas. Przyspieszmy sobie troszeczkę nasze jednostki. Muszę ogarniać i te. Tu jest, czuję, że tu będzie robić zasadzka, ale w razie czego w ostatniej chwili można się... jeszcze zatrzymać. Tak jak myślałem. No ja jesteśmy kawalerią, no niewiele nam zrobią. A ja bym musiał tamtędy przejechać. To kawalerią tak czy siak będę tutaj jeździł, patrolował. Nie wiem, jeden fakt, że chcę przejechać sobie tędy. O, widzicie. Jeden oddział jeszcze przerzucę sobie na tą flankę. W tym miejscu jednak będę ich potrzebował. Zobaczcie, że na razie środkiem zaczęliśmy taki bardziej agresywny ostrzał prowadzić. Może uda mi się zniszczyć ich. Ojej, trochę mają tu jednostek jednak. 2, 3. Dobra, hammer. Straciłem ten oddział. Już od razu wiedziałem, że pójdzie mi on niestety w piach, jak zobaczyłem tą kawalerię. Ale bardzo ładnie grają przeciwnicy. Faktycznie trzymają swoich ludzi. Nie wiem, co on tutaj robi. Dziwne zagranie troszeczkę. Ogólnie jak jest? Ogólnie przeciwnicy wygrywają. To tak... niewesoła. Przerzućmy ich jeszcze tutaj. Widzę, że tam coś się dzieje, ale to są... Wiecie co? Tak. Zróbmy tak. Tutaj się nasi zajmą. Nie, to nawet nie będę ich... trzymał. Pojedziemy sobie tędy. I tutaj. Myślę, że to będzie zdecydowanie najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić. I 3, 2, 1. Bardzo ładne obrażenia. Tył. I teraz clean. Teraz powinny być obrażenia i to nie są... Czemu w moich... moje obrażenia dostali? O co tu chodzi? Gro. Dobra, to trochę ich przytrzymajmy na razie na czas. Jak widzicie, no nie jestem w stanie za dużo zrobić. Przynajmniej na chwilę obecną. Odjedźmy sobie troszeczkę szybciej. Tutaj potrzebuję pomocy. Może spingujemy im. Tylko nie wiem dlaczego na kapsloku jest. Ping. Dla mnie totalna głupota, bo będę sobie musiał co chwilę go włączać i wyłączać. Bo nie lubię mieć kapsloka włączonego akurat. Tutaj potrzebujemy pomocy. Będę się pokazywać, przynajmniej moim zdaniem, pingi na mapie. Widzę, że tutaj był problem. Break them!
Ajajajajaj. Ajajajajaj. No samemu to ja wiecie, dwoma oddziałami kawalerii to ja mogę ewentualnie włóczników poszarżować. Ile to wiedzie w ogóle? Widzicie, trochę nas powystrzeliwali. Ojojojojoj. Ojoj, przegrana bitwa, coś czuję. Czuwam porażkę. Dobrze gościu się zastawia zdecydowanie. Ty pan bardzo ładnie zagrał ten Duran. Durman, chyba z nim graliśmy ostatnią bitwę. Znaczy, ostatnią, którą nagrywałem na kanał. Rome must have a ruler. Dobra. Idziemy sobie tędy i zaatakujemy jeszcze tym oddziałem tamtych panów. Nie mamy w ogóle... w ogóle piechoty nie mamy. Gdzie to nasza piechota się podziała? Tam sobie gdzieś biegają. No, odpowiedzialne i to bardzo. Ajaj, dobra. Postarajmy się jeszcze powybijać tych łuczników, bo to jest jednak w naszej... jeszcze jest w naszej mocy. Szarża i kawaleria przeciwnika. Dobra. Rozklepali nas troszeczkę. Lepsze zagranie zdecydowanie. No pomagaj mi tutaj z kawalerią przeciwnika. Nie. Tak to co mówiłem. Będziemy sobie obserwować teraz. I tak. No raczej byś... raczej byś walił gdzieś w tamto miejsce, no ale... no nic ciekawego w tej chwili nie ma. Tutaj. Tutaj przegraliśmy. Po co aż tyle oddziałów wrzucać przeciwko jednemu? Co za logika. Tutaj by się przydało. Zobaczcie, że gdyby oni... na przykład... przeszli tutaj, na plecy im wbili. Albo czysto teoretycznie zajęli się tym. Jeden oddział posłali tu. To w tym miejscu nie byłoby takich strat. Więcej powiem. Oni nie mają szans. Tylko problem jest z tym, że oni się rzucą teraz wszyscy na tych. Potem się rzucą na tych na przykład. Bo wytracamy jeden za drugim. Panowie. Dawaj. Tutaj, jeden oddział jeszcze. Tutaj jest problem, pany. Zobaczcie jak oni tną. Ale ładne ma ma kolory. Chyba te rzymskie sobie odblokował. Dobra, to co mówiłem. Tylko trochę późno. Teraz na plecy. Jest totalna porażka. Wy za to. Tutaj. Panowie, ile razy mam się mówić? Epic fail. Nie no, to idzie jeszcze wygrać trochę. Why you attack something, I attack you, man. Co za gościu. Tutaj, panie. No bi. Tutaj strzelaj w tych. Znaczy takie, zobaczcie jak oni mają piękną pozycję do ostrzału przeciwnika. Przecież tych łuczników oni powinni wyrżnąć w sekundkę. Dokładnie. To nie muszą, teraz to oni atakują. Więc to my powinniśmy mieć przewagę, o. To już jest... to już raczej jest porażka. Tutaj oni powinni być, atakować tamtych łuczników. Zobaczcie, kawalerią, ładnie zaszedł. No cóż, no zrobił to, co powinien. Mieli bardzo fajny atak z lasu. Tędy przeszli. Tu mieli 4 jednostki. Albo i 5. Mieli m.in. włóczników. Zgranie, no po prostu zgranie mieli, no weszli w nas jak w świeże bułeczki. Ciemno jak w masło raczej. Jak świeże bułeczki, no nie wiem. Dobra, troszkę fail.
Nie wiem, po co ten flame od razu, no, przegraliśmy i tyle, no, ale jakieś dziecko będzie się spinać teraz? Nie rozumiem. W ogóle nie rozumiem tego zagrania w tej chwili. W ogóle nie mieliśmy tutaj defensywy. To była totalnie, koleś sobie poleciał tam, w ogóle nie wiem o co chodziło, nie? Ja kawaleria, ja powinienem szarżować po bokach, gdzieś tam próbować się przedostać albo z tej strony, ewentualnie gdzieś tutaj przy murze. A tam dobrze kawaleria przeciwnika jeszcze ogarniała. Ewentualnie mógłbym jeszcze spróbować teoretycznie pójść tędy. Wow, wow. I tutaj wtedy. Aha, tak żeby była ciągłość. No. I wtedy tutaj. I boom, atak. No tylko problem był w tym, że tak naprawdę bardzo mocno mnie ten... Kto to był? To chyba SRR. Przytrzymał mnie i to nieźle. O, w punktacji słabiuteńko. Niestety. Ale to już jest koniec, tak? Gdzie jeszcze zostały nasze jednostki? Nasze obozy, ho ho. To chociaż jak obóz wygląda. A nie jak w Rondwa, czy też w Vatili. Nie no, w Vatili jeszcze te obozy wyglądają w miarę git, ale... No dobra, dobijajcie ich, bo to wiecie, bez sens. No sobietko. Ta bitwa na mnie poszła, dlatego trzeba będzie się odkuć i jeszcze jedną w tym odcinku sobie nagramy. Znaczy nie będę wrzucał odcinków, wiecie, jedna bitwa. Znaczy na początku myślałem, że to będzie git, ale jeżeli miałbym rzucać 15-minutowe odcinki, to wiem, że to idzie do oglądania, może to nie jest takie złe. Ale zapewne chcielibyście więcej. Jakie tam statystyki? Friendly Fires to... Weźmy sobie to, może mi się w końcu odblokują te... Daję do morale, to mnie nie interesuje... Do ataku dajmy sobie na razie. Jak zobaczycie, że ja podczas bitwy nie mogę z nich korzystać, to jest takie przykre. A powinienem móc. Dni, to jeszcze jedna bitwa. Dobra, poproszę o jakąś inną mapę. O, to by było zdecydowanie fajną. Jest jeszcze jedna taka mapa, ona jest bardziej do kawalerii, no nie wiem. Znaczy, wszystkie mapy są... Nie ma jakby takiego połączenia, że na przykład dana mapa... Nie połączenia, to połączenie, co jest, to w ogóle za słowo jest. Nie ma takiej jednej mapy, która by na przykład spełniała idealne warunki dla kawalerii, czy też idealne warunki dla, nie wiem, łuczników, piechoty, czy tak dalej, więc tutaj się teoretycznie postarali. Ale jednak chciałbym, żeby było coś takiego właśnie, ten element... w pewnym stopniu ryzyka, że na przykład wybieramy sobie właśnie randomowo, oczywiście wybiera się mapę, bo to wybiera serwer, ale my na przykład grając sobie w teamówce mówimy, dobra, wiecie, nie wiemy jaka będzie mapa, zaryzykujmy 10, wszyscy bierzemy oddziały piechoty tylko, na przykład nikt nie bierze kawalerii i takie wow, ale co będzie, jeżeli trafi się ta czy ta mapa, bo ta i ta mapa jest idealna dla kawalerii. Rozumiecie, myślę, o co mi chodzi, więc myślę, że to by było zdecydowanie bardziej ciekawe do oglądania. Jak na razie postaram sobie wyekspić tę moją kawalerię, potem sobie troszeczkę podekspimy jeszcze ciężką piechotę Rzymian. Do Hastatych dojdziemy w końcu. Mam taką nadzieję, oczywiście szczerą nadzieję. Ciekaw jestem w ogóle, jak to będzie z premierą gry. Czy będzie coś takiego, że od początku trzeba będzie wszystko zaczynać, no to wtedy oczywiście też będzie trzeba zacząć. Wtedy to już w ogóle chciałbym, żebyś, jeżeli będzie premiera gry, a pewnie będzie za rok albo pod koniec tego, tak oficjalna, i gdyby na przykład wyzerowali wszystkie konta, to chciałbym, żebyście naprawdę zaczęli grać razem ze mną i żebyśmy stworzyli własny klan, który by ty rozjeżdżał. Coś takiego jak mają hajsownicy Gimpera w Agario, coś takiego jak mają tarczownicy w Royal Fun Games. Że faktycznie rozjeżdżają konkurencję. I coś takiego na przykład, nie wiem, jak w League of Legends jest, są te wszystkie teamy, Rokaty, Fanatiki i wszyscy oczywiście chcą być tacy jak oni. A do League of Legends, zastanawiam się, czy nie wrócić do League of Legends, prawdę mówiąc. Ale to oczywiście, znaczy ja byłem w pewnym sensie kiedyś uzależniony od LoL'a. Ale mi przeszło. Nie to, że jakieś, wiecie, terapia i takie, ej, kurde, i nie ma czegoś takiego, tylko, wiecie, w gimnazjum to było takie nerdzenie w tego LoL'a, a potem to tak
nowa mapa, coś tam dalej. Mi się po prostu odechciało w to grać. Miałem parę innych gierek do ogarnięcia, między innymi jakieś Total War i inne. To był chyba, nie, to nie był ROM. ROM był znacznie wcześniej. Między innymi Attila chociażby. Między innymi wróciłem wtedy do nagrywania na YouTubie. Poświęciłem się bardziej w ten sposób, aniżeli samemu LoLowi. Ale gdyby ktoś był zainteresowany. O! Solarium. No, to już jest mapa. Dobrze, zobaczmy. Oj, ojejku, ile Aleksandrów tu jest teraz? 2, 3, 4, 5 Aleksandrów to tak naprawdę oznacza, że mogą mieć aż 5 oddziałów konnicy. U nas są. Też 5 jest Aleksandrów. Zobaczymy, czy przypadkiem nasi Aleksandrzy czy Aleksandrowie nie będą mieli jakichś oddziałów piechoty z naszego teamu. No jasne. No dobra, łuczników jeszcze mu wybaczę. Kawaleria dobrze, kawaleria dobrze. Kawaleria, okej. Okay. No to nie poszło tak źle. Dobra, bierzemy sobie dziewiątkę i postaramy się. Wiecie co? Problem jest taki, że ten środek jest niesamowicie zabugowany. Ja mam wrażenie, że ja wjeżdżam w dziurę i ja nie mogę nic zrobić. Naprawdę, patologia totalna jest na tej mapie. Ech, oni two groups of French units. No, to jest problem. Raz i dwa. Chociaż w sumie. Czy jak to było? Kawaleria. Kurczę. Jak się pisało? Dobra, nie będę się ośmieszał. Ten Chevalier, ale. CH, jakoś tak to leszło? Teoretycznie mogłem napisać, że tam. A czekajcie, oni muszą być podpisani, nie? Cavalery. No! No, bym napisał przez CH, kurwa. No to by było super, nie? Ośmieszenie na 100%. Dobra. Weźcie mi rozszerzcie tą mapę. O, tak duża, ale oddal mi ją. Aha, super. To trzeba zmienić. Brutale. Dobra, lecimy sobie tutaj. O, zobaczcie, to będzie masa kawalerii. O matko, o matko. Tam nawet nie idę. No, walka w mieście kawalerią to tak, wiecie, trochę jak. Nie wiem. Mycie okien. Drapaczką do samochodu, nie? Ale takich domowych okien, nie? To jest coś w tym stylu. Teoretycznie coś tam można zadziałać, ale w praktyce dupa i w ogóle. Dobra, jedziemy bardzo szybko pomóc naszemu sojusznikowi, widzę, że już się wkopałeś, panie, i to tak ostro. O matko, myśmy się wkopali. Oj, sorry, nie pomogę ci. Zobacz, że my nie mamy armii tutaj. Odejdź! Szatanie. Mamy od cholery kawalerii, ale piechoty nie mam. Ojej, albo jednak mamy piechotę, tylko że to jest to właśnie łucznicy. Dobra, szarża. O Jezu, zobaczyku, jak my ich zniszczyliśmy w tej chwili. Masakra. Dobra, zróbmy zabezpieczenie. Tu na razie wygraliśmy. Oj, oj. Tam. Gdzie ta moja konnica? Ci uciekają, coś ich wystraszyło. Dobra. Znaczy, skoro szarża za szarżą, nie? Dobra, nie wyszło wcale tak źle. Pomimo ich. Ojej, ojej, o Jezus, no kurwa, no muszą. Ja pierdolę. Nie. To było takie rakowe. No zobaczcie. Nie, wiecie o co mi chodzi? Oni wychodzili stąd. My nie w ogóle się mieliśmy wizję. Oni atakowali, zaszarżowali.
I tymi szarżami nam pozżerali połowę tak, połowę oddziału, tak? No to my się ci oddzięczymy w takim razie. Boom, ginie. Dobra. Ten pan powinien zostać zabity. O, ucieka, no to już jest lepiej. Ale mogło być lepiej. No ja tutaj troszeczkę, może nie tyle ja... chociaż tak, w sumie tak, powinienem się wycofać gdzieś do tego miejsca. W momencie, kiedy ja mam wizję, a nie oddawać właśnie tą wizję przeciwnikowi. Gdzie uciekasz? Cholero ty jedna, ty. Uciekać, uciekać, uciekać. Widzę, że kogoś tam dobijamy. Ktoś jeszcze został? Boom, tam szarże, będziemy się... Oj. Nie, dobra, wycofujemy się. To jeszcze mamy, zobacz, jeszcze mamy tak naprawdę no, 3 osłabione oddziały i to niesamowicie. Ale one razem dadzą nam jakąś tam przyjemność. Wiecie? Brawe, szarża. Jakaś... teoretycznie najsłabsza możliwa. Nie strzelaj. Proszę ciebie. Dobrze, nie strzela. Teraz my teoretycznie przeciwnika flankujemy. No ten oddział nasz powinien wygrać przeciwko temu akurat. Tak, już uciekają, cudownie. Wow, zobaczcie, jaka zabawa. Ale jesteśmy na trzecim miejscu, no nie jest źle. Czyli coś tam zrobiliśmy w tym teamie. Zobaczcie, mamy przewagę. Mamy przewagę, więc ta bitwa na razie idzie po naszej myśli. Wiadomo, że ta przewaga w tej chwili, no to... wiecie, no, co to za przewaga, jeżeli mamy samych uczników, a przeciwnikom zostali na przykład została konnica. No ale to zawsze na razie to jest jakiś plusik, ta nasza przewaga. Tutaj trzeba będzie się zająć. Wiecie, no w tej chwili to ja mogę ewentualnie pobronić jeszcze tych uczników, tylko zabijcie do końca ten oddział. Dokładnie, o to chodziło. I tutaj w pana wjazd robimy. Nie, bez szarży, dlatego że to są nasze jednostki jednak. O Jezus, Friendly Fire taki nam zapuścili, że... albo nie, to nawet nie był Friendly Fire chyba. Co? Tam trzeba naszym pomóc chyba. Tak teoretycznie ścigamy panów. Ale... Ojej. Widzicie, jak idzie w zasadzkę wpaść, ale na szczęście... jakoś to stąd jeszcze uciekliśmy. A, zobaczcie. A to już można nawet szarże przeprowadzić, bo to już jest koniec totalny. A, co tam. Dobrze. Niewiele punktów doświadczenia. Nie wiem, czemu tak mało. No, czemu? No, nasza kawaleria, jak widzieliście, no, tam kolega fajnie napisał, że... znaczy napisał, tam nie doczytałem do końca, ale wydawało mi się, że tam było coś w stylu, że właśnie nasza kawaleria za dużo nie zrobiła. No, tam... no, to jest 100 doświadczenia. Ile możemy przekonwertować? 1900. Zobaczcie, to już jest ładny wynik. Dobra. To był na razie taki, powiedzmy, odcineczek z konnicą. Dzięki wam serdecznie za uwagę i zapraszam już jutro na kolejny, gdyż te odcinki będą pojawiać się teraz notorycznie, codziennie. Trzymajcie się, bye bye.